Magdalena Mickiewicz. Witam panią doktor Sylwia Mazurek. Szanowni prelegenci, raczej będę się zwracał konkretnie do was z konkretnymi pytaniami niż mówił ogólnie, ponieważ każdy z państwa zna się na przemocy politycznej lewicy, przemocy wobec chrześcijan, tak, prześladowań i tak dalej z różnej perspektywy, prawda? Więc mówienie o ogółach raczej zostawimy do innych dyskusji. To jeszcze do państwa się odezwę, ponieważ wiele osób się rozeszło. Zapraszamy, żeby usiąść, posłuchać naszej dyskusji na temat przemocy politycznej lewicy. To zacznę może od profesora Adama Wielomskiego. Panie profesorze, tutaj właśnie mikrofon. Chciałem się zapytać o korzenie przemocy politycznej skrajnej lewicy, jak wyglądało to w Europie, jak to wygląda dzisiaj, w jaki sposób to się rozwijało i gdzie możemy dopatrywać się korzeni właśnie przemocy, terroryzmu politycznego również, który doświadczamy po dziś dzień. Powiem w ten sposób. Myślę, że mówiąc o przemocy politycznej, terroryzmie i tak dalej, trudno jest jednoznacznie wyróżnić lewicę jako, jakiś bym powiedział tutaj, lewicę jako jakiś szczególny element, który miałby być albo przemocy politycznej wyzbyty, albo do niej jakoś specjalnie predestynowany. Myślę, że przemoc polityczna, czy to nam się podoba, czy nie, jest po prostu gdzieś zawarta w ludzkiej naturze i w ludzkim DNA, w ludzkiej psychice. Dlatego wszyscy ludzie od czasu do czasu im się zdarza przemoc stosować i między innymi dlatego istnieje prawo, żeby tego typu rzeczy hamować. Dlatego samo zjawisko przemocy lewicowej nie powinno nas specjalnie dziwić. No, powiem tak, jakkolwiek możemy mówić, że lewica jest odrealniona, zideologizowana i tak dalej, może być zideologizowana w sferze swoich idei, no ale przecież jakby jej członkowie i aktywiści to są ludzie, więc nie są również od tej przemocy i skłonności wolni. To, co w moim przekonaniu w przemocowości lewicowej jest charakterystyczne, bo jest coś charakterystycznego, to fakt, że sama lewica uważa, że przemoc z natury rzeczy jest jakby zmonopolizowana przez prawicę i uważa ona, iż jakby społeczeństwo tradycyjne, konserwatywne, prawicowe, czy jakkolwiek byśmy nie nazwali, samo w sobie z natury musi być oparte na przemocy. Jest takie na przykład pojęcie w socjologii, psychologii niemieckiej Strukturgewalt, czyli struktura oparta na przemocy, według którego jakby na całe społeczeństwo tradycyjne, zaczynając od rodziny, poprzez państwo i fabrykę, jest oparta na przemocy strukturalnej. Jeżeli nie na fizycznej wprost, tylko że się kogoś bije, to przynajmniej na przemocy psychicznej. I cechą charakterystyczną tutaj przemocy lewicowej, jeśli już mamy dojść do tego problemu, w moim przekonaniu jest przede wszystkim element taki, ideologiczny, iż lewica jakby z natury rzeczy twierdzi, że występuje przeciwko przemocy w każdej postaci. Prawica nigdy nie twierdziła, że przemoc się da wyrugować, choćby samo twierdzenie, że człowiek jest skażony grzechem pierworodnym, powoduje, że jest ona nieeliminowalna. Lewica zawsze twierdziła, że przemoc jest eliminowalna. Jest to kwestia warunków społecznych, kultury, religii, edukacji, warunków ekonomicznych i tak dalej, w których człowiek żyje i które, jeżeli uległyby gwałtownej przemianie, to również zniknęłaby przemoc polityczna. Stąd też przemoc lewicowa charakteryzuje się tym, że odnoszę bardzo często wrażenie, że osoby, które ją stosujące i gdzieś tam głoszące, propagujące czy o niej piszące, nie mają poczucia, że stosują przemoc. To znaczy w ich przekonaniu jest to przemoc przeciwko przemocy, jakby nie rozumiejąc to, takiego starego powiedzenia, że przemoc rodzi przemoc i czy ona ma gdzieś tam u swoich źródeł prawicowe czy lewicowe idee, dla samego faktu przemocy oczywiście nie ma to żadnego i najmniejszego znaczenia. I skutek tego jest taki, że lewica stara się swoją przemoc usprawiedliwiać, twierdząc, że jest to
ruch obronny czy samoobronny i ofiary przemocy lewicowej miały być z tego powodu, sprawcy lewicowej przemocy mieliby być w jakiś sposób traktowani łagodniej i bardziej wyrozumiale. I to jest cechą charakterystyczną, że jakby lewica sama z sobą nie jest w stanie się z tym problemem zmierzyć, traktując zawsze swoją przemoc jako samoobronę, a nie traktując je jako naganne zjawisko samo w sobie. I to mi się wydaje jest tutaj jakby najbardziej ciekawe i interesujące, bo dochodzimy ostatecznie do wniosku, że ofiara przemocy ze strony lewicowej jest ofiarą, która sama sobie zasłużyła na to, co się stało. I to bez względu na to, czy obiektywnie sobie w jakiś sposób na to zasłużyła, czy też po prostu miała inne poglądy. Sam fakt posiadania innego poglądu może być traktowany jako takie uzasadnienie. To jest pierwsza cecha. Druga cecha charakterystyczna dla przemocy lewicowej jest to jakby jej geneza. To znaczy lewica, wbrew temu, co sama twierdzi o sobie, ma dosyć dużą skłonność do przemocy. Ona jest historycznie uzasadnialna. Dlaczego? Dlatego, że lewica się zwykle rodziła w społeczeństwach tradycyjnych, gdzieś tam na samym, bym powiedział, w tych niższych kręgach społecznych, które były upośledzone politycznie, ekonomicznie, społecznie i tak dalej. I które bardzo często nie miały właściwie innych sposobów wyrażenia swojej opinii, zdania i swoich postulatów niż właśnie zastosowanie przemocy i to jeszcze takiej przemocy, bym powiedział, przez wiele lat gromadzącej się i tak dalej. Także taka była geneza tego, aczkolwiek jak się spojrzy na lewicę współczesną, to już tak oczywiście nie jest. Dlaczego? Dlatego, że współczesna lewica nie jest tą dyskryminowaną społecznie, jakieś tam, nie wiem, biedni chłopi, pańszczyźniani, prawda, i tak dalej. Wprost przeciwnie, dzisiaj ta lewica bardzo często jest lewicą rządzącą, ale uważającą, że z powodu szlachetnej idei emancypacji, której głosi, ta przemoc jest usprawiedliwiona. I to jest zresztą po dzień dzisiejszy, zobaczcie Państwo, we wszystkich dyskusjach na temat totalitaryzmu. Nazizm, faszyzm, Trzecia Rzesza, komunizm. Bardzo wielu lewicowych historyków po dzień dzisiejszy uważa, że o ile ofiary przemocy jakiejś tam faszystowskiej czy nazistowskiej, to oczywiście ta przemoc jest nie do uzasadnienia, tego się nie da uzasadnić, prawda, to i tak dalej, to na przykład relatywizuje się ofiary przemocy tej lewicowej, na przykład komunistycznej, dlatego że ponieważ się zajmuję zjawiskiem totalitaryzmu, dosyć często to czytam, bo przecież ten Stalin, Lenin, prawda, inni, mieli szlachetne ideały i szlachetne intencje, które im przyświecały, a przecież czego nie można powiedzieć o przemocy prawicowej, bo tam szlachetnych idei nie było, prawda? Także to jest taka cecha, bym powiedział, psychologiczna przemocy lewicowej, bardzo, bardzo charakterystyczna, naganna i odnoszę wrażenie, z której zupełnie nie zdają sobie sprawy ci, którzy tą przemoc, czy to sami uprawiają, czy ją wprost uzasadniają. To także płynnie przechodząc akurat, bo profesor Adam Wielomski zahaczył o ten terroryzm, czy nienawiść lewicową usprawiedliwioną. Tu dobrym przykładem jest historia Sergio Ramelliego, gdzie padło wprost hasło, że zabić faszystę to nic złego. Przecież to był faszysta, więc sprawa jest usprawiedliwiona, chociaż w tym przypadku chyba Sergio Ramelli nawet nie do końca był faszystą. Tak, więc właśnie przeniesiemy się teraz do lat 70. we Włoszech. Wydaje się, że to jest taki dosyć egzotyczny temat dla nas w Polsce w obecnych czasach, że nie ma to żadnego związku, ale chcę Państwu właśnie opowiedzieć historię, która jest doskonałą ilustracją tego, o czym Pan Profesor powiedział. Tutaj mam książkę, którą można zakupić na stanowisku Capital Book. Jest to książka Sergio Ramelli, historia, która nadal wzbudza strach. Na okładce mogą Państwo zobaczyć zdjęcie 18-letniego chłopca, ucznia technikum chemicznego, który w 1975 roku pod swoim domem został brutalnie zamordowany przez grupę komunistów. Żeby było, nazwijmy to, ciekawiej, tymi komunistami byli studenci medycyny, o kilka lat starsi od niego. A dlaczego go zamordowali? Otóż właśnie z tego powodu, który wspomniał pan profesor, że miał inne poglądy. A mianowicie Sergio Ramelli należał do prawicowej organizacji, która się nazywała Fronte della Gioventù. To była młodzieżówka organizacji
partii Movimento Sociale Italiano, czyli partii prawicowej, konserwatywno-narodowej, nazwijmy to. Natomiast oczywiście był uznawany za faszystę. Jego koledzy w szkole, która była zdominowana przez właśnie młodych komunistów, uznali, że jest faszystą, zmusili go przemocą do opuszczenia szkoły, do zmiany po prostu miejsca nauki. A bezpośrednim powodem było to, że napisał wypracowanie, w którym krytykował terrorystyczne Czerwone Brygady i dokonane przez nie zabójstwo. To wystarczyło, żeby jego koledzy przemocą, zastraszaniem, biciem zmusili go do zmiany szkoły. Ale nawet kiedy zmienił szkołę, to nie wystarczyło, ponieważ skracając całą historię, został on niejako wyznaczony na ofiarę bojówki, a dokładniej to się nazywało Służby Bezpieczeństwa organizacji komunistycznej Awangardia Operaia z Uniwersytetu Mediolańskiego. No i panowie, prawda, studenci medycyny z bojówki komunistycznej zaczęli się pod domem na Sergia i metalowymi kluczami warsztatowymi rozbili mu głowę. Jak się potem z tego tłumaczyli, będąc studentami medycyny, dojdziemy do tego później. Natomiast nie chcę tutaj streszczać całej historii Sergia i skupiać się na nim, ponieważ tematem jest przemoc lewicy, więc opowiem o całym tle historycznym. Są to lata, kiedy we Włoszech rządzi partia chrześcijańska, w zasadzie jest to Chadecja, Demokracja Chrystiana. Natomiast drugą największą partią jest partia komunistyczna, a potem zaraz po niej partia socjalistyczna. Więc był to okres, kiedy naprawdę lewica we Włoszech miała bardzo duże wpływy i to zarówno na życie parlamentarne, jak i pozaparlamentarne, media, uniwersytety, szkoły, instytucje kultury. To wszystko było naprawdę bardzo silnie związane z instytucjami lewicowymi. I dlaczego o tym mówię? Przypadek Sergia Ramelego nie jest odosobniony, przeciwnie, jest pewną soczewką, która doskonale skupia wszystkie patologie lewicy z tamtego czasu, a w zasadzie nie są to patologie, to są cechy charakterystyczne lewicy, która, jak słusznie bardzo powiedział pan profesor, w każdym wypadku stara się po pierwsze usprawiedliwiać przemoc wobec swoich przeciwników, po drugie stara się ją tuszować i stara się za wszelką cenę odkręcić kota ogonem i zwalić winę na tych, którzy są ofiarami. I to jest właśnie przypadek Sergia Ramelego, ponieważ on został skatowany pod domem przez tą bojówkę. Zmarł po 46 dniach agonii w szpitalu. Później sprawcy, lewica, jeszcze zastraszali rodzinę, dzwonili do matki, grozili, prawda, wypisywali jakieś pełne nienawiści hasła pod domem, zmusili brata do wyprowadzenia się z Mediolanu. Ale to tylko jeden z niewielkich, powiedzmy, szczegółów tego, co się stało, ponieważ przez następne 10 lat nie dało się wykryć sprawców. W międzyczasie oczywiście ta lewicowa przemoc naprawdę była niesamowicie silna we Włoszech. W ciągu tych 46 dni między pobiciem Sergia a jego śmiercią wielu innych mężczyzn trafiło do szpitali albo wprost do kostnicy z powodu tego samego typu ataku, ponieważ atak głównie przy użyciu klucza warsztatowego HZ-36 to była typowa broń lewicy. Były właśnie grupy porządkowe, które były nazywane z tego powodu hydraulikami, ponieważ nosili... Tak, no i to może się wydawać zabawne, ale to była przemyślana metoda, ponieważ nikt nie zabroni nosić klucza warsztatowego przy sobie. I były sytuacje naprawdę, gdzie wracali prawda, ci hydraulicy z wielkimi, ważącymi 3 kilo kluczami warsztatowymi w rękach, zakrwawionymi i tłumaczyli się potem i z miejsca, gdzie kogoś pobito, tak? I zdarzyło się, że sędzia, prawda, uniewinnił takiego człowieka, ponieważ, prawda, miał zakrwawione spodnie. Tłumaczył się, że miał zakrwawione spodnie, bo obgryzał paznokcie, tak? I stąd krew na jego spodniach, a to, że akurat parę metrów dalej pobito człowieka,
kluczem warsztatowym, a on miał ten klucz przypięty do spodni, no nie zrobiło na nim wrażenia. I sędzia go w tamtych latach właśnie, lata 70., właśnie go uniewinnił, ponieważ nie było dowodów, tak? W 1974 roku, czyli rok przed zabiciem Sergia, przed napaścią na Sergia, we Florencji i w Mediolanie znaleziono notatki, czy wręcz takie broszury, które opisywały dokładnie zalecenia lewicowych organizacji. To były ogromne organizacje zrzeszające dziesiątki tysięcy ludzi, mające swoje bojówki. I to były zalecenia dla właśnie tych bojówek, dla tych służb porządkowych, gdzie wprost mówiono, w jaki sposób przygotować się do napaści na przeciwnika, w jaki sposób otoczyć w trakcie manifestacji, powiedzmy, jakiegoś przeciwnika, jak go bić, jak uciekać, jak się ubierać, jak się chować przed policją, jakie treningi uprawiać, żeby być bardziej skutecznym. Wprowadzano też takie rozróżnienie, że w trakcie manifestacji można policjanta bić, ale nie należy go załatwiać, bo to jednak nie jest faszysta. A faszystę należy załatwić. Co właśnie zrobiono z Sergio? Chociaż jego zabójcy potem się tłumaczyli, że oni nie chcieli go zabić, ale to właśnie za chwilkę. Natomiast właśnie w trakcie lewicowych manifestacji, które naprawdę przetaczały się wtedy przez Włochy, głównie północne, przez całe lata 70., między innymi krzyczono takie hasło zabić faszystę to nie przestępstwo. Lata ruchu oporu nas nauczyły, zabić faszystę to nie przestępstwo. No i rzeczywiście dużo członków lewicy wzięło dosłownie te hasła, wliczając w to tych studentów, tych młodych ludzi, którzy mieli tak wyprane mózgi, że nie widzieli kompletnie, że zrobili coś niewłaściwego. Tak się tłumaczyli przed sądem po 10 latach. Ale to nie były pojedyncze przypadki, ponieważ jak mówię, w samym Mediolanie w ciągu 4 lat, od 72 do 76 roku, miało miejsce 150 przypadków, gdzie ofiary znalazły się w szpitalu z ciężkimi obrażeniami, motywowanych jakby napaściami politycznymi. W 130 przypadkach były to, ofiarami byli członkowie prawicy. Na 150. W ciągu 4 lat, tak? Więc jest to bardzo znacząca liczba i tylko w jednym mieście. No i tutaj oczywiście wracając jeszcze do historii Sergio, do tego jak się potoczyły losy jego zabójców i jak się potoczył cały proces. Lata ołowiu, tak zwane lata 70. zakończyły się na początku lat 80. W pierwszych latach po zabójstwie w ogóle nie dało się ustalić, kto tego zabójstwa dokonał, ponieważ właśnie lewica, i to jest też cecha bardzo charakterystyczna, lewica stosuje swoistą zmowę milczenia, w tym sensie, że członek lewicy na członka lewicy nie doniesie. Oni się kryją, oni właśnie się wzajemnie usprawiedliwiają, nawet jeśli są z różnych ugrupowań, jeśli wzajemnie się nie lubią. No fakt był taki, że prawda, jedna grupa starała się sprowadzić oskarżenia na inną, to się nie do końca udało, w końcu przez 10 lat nie doszło do żadnego przełomu w tym śledztwie. Jak się skończyło? Otóż na początku lat 80. zaczęli zeznawać świadkowie koronni z organizacji terrorystycznych, między innymi Czerwonej Brygady, ale też właśnie zaczęli, że tak powiem, sypać członkowie służb porządkowych tych organizacji komunistycznych. I jednym z takich ciekawych wątków, bardzo ciekawych, jest to, że właśnie w dużym stopniu te organizacje komunistyczne, bardzo takie brutalne w swoich metodach, przekształciły się potem, stworzyły partię, która się nazywała Demokracja Proletaria, i w latach 80. wielu prominentnych członków tej organizacji było już posłami i osobami znanymi w życiu publicznym. I tutaj postaram się streszczać, ponieważ wiem, że mamy pewnie mało czasu, ale to bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się działo z punktu widzenia właśnie takiego systemowego. Jedną z najbardziej charakterystycznych rzeczy, z takich momentów, które były przełomem w poszukiwaniu zabójców, było to, że odbywał się właśnie proces z udziałem świadków koronnych w Bergamo.
I to byli świadkowie koronni właśnie z organizacji tych lewicowych. I na sali był również Edo Ronki, który wówczas był, w przeszłości, w latach 70. był właśnie jednym z członków Awangardia Operaia, a wówczas był posłem i osobą taką znaną, jak wielu właśnie jego towarzyszy z ówczesnych lat. Taką osobą znaną publiczną, szanownym panem Honoré Vole, czyli po włosku właśnie taki szanowny, to jest tytuł parlamentarzysty, tak? I on był właśnie takim szanownym panem. I oczywiście jeden z tych świadków koronnych, z tych prawda, skruszonych przestępców zaczął opowiadać, że tak, wiem o przypadkach, kiedy właśnie Awangardia Operaia posuwała się do stosowania przemocy. I Ronki zaczął mu przerywać, powiedział, że ma być cicho, że ma odpowiadać za siebie, coś tego typu, na co on odpowiedział, że a ty bądź cicho, bo wiem, że to wy zabiliście Ramellego. I to był właśnie ten moment, który pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie, że przez 10 lat lewica wzajemnie się kryła, wszyscy wiedzieli, później jak się okazało, rzeczywiście wszyscy wiedzieli, kto go zabił, jakie środowisko, jacy ludzie, nie personalnie, ale mniej więcej dało się do tego dojść, tylko że wszyscy siedzieli cicho aż do momentu, prawda, kiedy nastąpiła kłótnia w rodzinie, to znaczy część osób zrobiła karierę, a część osób poszła siedzieć. No i po tych 10 latach rzeczywiście aresztowano tych szanownych obywateli w postaci 8 lekarzy, którzy wówczas byli właśnie takimi już panami w średnim wieku, z rodzinami, z żonami, ułożyli sobie życie. I tutaj oczywiście lewica znowu stanęła na wysokości, której byśmy się od niej spodziewali. To znaczy oczywiście lewicowe dzienniki, jakieś osoby takie znane, tak? To znaczy, przepraszam, nie wszyscy z nich byli lekarzami. Jeden przynajmniej był właśnie politykiem, ponieważ zrobił karierę w strukturach tej Demokracja Proletaria. I oczywiście zaczęły się wystąpienia w obronie tych zabójców, że tak, ale musimy zrozumieć, że to były inne czasy, że to są teraz właśnie szanowni specjaliści, że oni pomagają ludziom, że w zasadzie to pewnie nic takiego się nie stało, nie wiadomo, czy to oni, a może nie oni. Oczywiście oni się potem przyznali, więc wiadomo było, że to oni. Natomiast jeden z lewicowych dzienników napisał tak łzawy i wzruszający artykuł, że prawda, synek płacze jednego z tych lekarzy i pyta mamy, kiedy tata wróci. No i jak ona, matka, ma mu wytłumaczyć? Wyobrażają sobie państwo tego typu rzeczy. I to wszystko cały czas mówiąc o zabójcach niewinnego chłopca, którego jedynym przewinieniem było to, że napisał wypracowanie o Czerwonych Brygadach. To jeszcze nie koniec, ponieważ właśnie dochodzimy do momentu, gdzie odbywał się proces. Proces też trwał kilka lat. I tutaj najciekawsze były wyjaśnienia, jakie zabójcy dawali. I znowu postaram się to wszystko streścić, ale generalnie chodziło o to, że to wszystko wina prawicy, a w ogóle to wy, co wy od nas chcecie, bo przecież zabić faszystę to nie przestępstwo. A tak ogólnie to byliśmy studentami medycyny, ale nie chcieliśmy go zabić i jestem bardzo przykro, że tak wyszło. To są dosłownie słowa z listu, które niektórzy, nie wszyscy, bo było ich 6, dwóch biło fizycznie kluczami Sergio, reszta stała na czatach. Więc oprócz tych dwóch pozostali napisali do matki już po aresztowaniu list, w którym właśnie powiedzieli, że nie chcieliśmy, przykro nam, że tak strasznie wyszło, przykro nam, tak? Więc to było już po fakcie i dosyć po 10 latach, więc trochę po nie w czasie. Natomiast oni rzeczywiście przed sądem tłumaczyli się, że w zasadzie to my sobie nie zdawaliśmy sprawy, że możemy go zabić, chcieliśmy tylko dać mu nauczkę, że tak naprawdę to my go nie znaliśmy, tak w zasadzie to nie wiemy, czemu go pobiliśmy i w zasadzie to my jesteśmy tacy biedni, bo to nie nasza wina, tak? To wszyscy tak robili, wszyscy tak mówili, więc zrobiliśmy, co nam kazali, bo dostaliśmy takie polecenie. I epilog krótki, który dobrze przedstawia właśnie cały efekt tego systemu. Czy ci panowie trafili do więzienia? Otóż w zasadzie poza tym, że spędzili rok w areszcie przed procesem,
Tylko dwóch z nich po procesie tak naprawdę trafiło, odbywało kary normalnie w systemie zamkniętym w więzieniu, a pozostali, i to też przez kilka lat, na pewno poniżej 10, może jakieś 5-6 lat w sumie, ponieważ częściowo zostali zwolnieni za dobre sprawowanie, częściowo jakaś tam amnestia ich objęła, coś tam, natomiast pozostałych 6 albo odbywali jakieś tam prace społeczne, albo przebywali w systemie półotwartym czy otwartym, więc w zasadzie no, nie byli w takim więzieniu typowym. I ostatnich parę zdań na koniec. Co teraz oni robią? Otóż no, poza tym, że jeden popełnił samobójstwo niedługo po dokonaniu tego morderstwa, kilka lat, to z pozostałych 3 jest znanymi lekarzami, z czego 2 jest ordynatorami. Jeden w Mediolanie, drugi w innym mieście. Trzeci w Mediolanie jest wykładowcą medycyny. Jeden w zasadzie, o jeszcze jednym w sumie, o nim samym nic nie wiadomo, ale co jest ciekawe, jego brat został przewodniczącym organizacji, która się nazywała Magistratura Demokratyka, czyli jakby magistratura demokratyczna, to było lewicowy związek właśnie prawników, tak, i tam sędziów, taki zawodowy jakby. I to był właśnie brat jednego z tych zabójców, który stał na czele tej organizacji, więc sędzia Guido Salvini, który prowadził proces, no w zasadzie był zastraszany, był prześladowany w trakcie tego procesu. Bardzo odważny człowiek, jestem pod wielkim wrażeniem jego determinacji, ponieważ no, naprawdę grożono, miał bardzo poważne nieprzyjemności. Także tak się skończyło, że prawda, Sergio został zamordowany, 3 z jego zabójców prawda jest lekarzami, jeden wykłada medycynę z nich i tak działa sprawiedliwość, ale to też bardzo pokazuje, jak bardzo właśnie lewica z jednej strony usprawiedliwia swoją przemoc, jak bardzo ją kryje, jak bardzo wszelkie instytucje niby demokratyczne, ale bardzo przesiągnięte w tamtych czasach i niestety we Włoszech w pewnym stopniu do dzisiaj tymi lewicowymi poglądami, jak bardzo nie działają, jeśli chodzi o lewicę, no bo jeśli chodzi o prawicę, to zupełnie inna sytuacja. Także polecam wszystkim też zapoznanie się z książką, bo naprawdę może się wydawać, że to zupełnie inne czasy i zupełnie inne miejsca, a jednak pewne mechanizmy się nie zmieniają. Dlatego jeśli ktoś się chce zapoznać ze szczegółowym opisem takiego przypadku, to bardzo polecam. Sergio Ramelli, historia, która nadal wzbudza strach. Dziękuję. No, zabić faszystę to nie grzech, ale jak już przekręcimy kogoś wydumane, prawda, nazewnictwo, jak tam ta lewica chce się określać, to już to jest zbrodnia. Przejdziemy do kwestii związanej z prześladowaniem chrześcijan. Lewica szeroko mówi o tym, że nie można prześladować większości przecież, tak? Przecież to jakiś absurd, nie można przecież prześladować grup, które teoretycznie przynajmniej są grupami większościowymi. Tu z panią Magdaleną Mickiewicz będziemy rozmawiać między innymi o sprawie sztuki Radio Maria w Teatrze Powszechnym, czy wyroku w sprawie Dody przed ETPC, a także śledztwie w sprawie tak zwanej złotej waginy w Teatrze Dramatycznym. No to są patologiczne przykłady, prawda, które no, z punktu widzenia gdzieś propagandy lewicowej nie powinny mieć miejsca, bo przecież w Polsce rządzi faszyzm i przecież to powinno być wszystko kontrolowane, a jednak takie rzeczy są dopuszczalne, tak, te teatry przede wszystkim są zdemoralizowane bardzo, tak, to teatr gdzieś tam jako chyba pierwszy się tak bardzo mocno zdegenerował i przesiąknął te klasy, prawda, teoretycznie te elity swoim jakimś takim no, obrzydliwym przekazem. Chciałem panią o te 3 sprawy zapytać, jeśli można, możliwie krótko, no ale wiadomo, że to jednak są dość rozbudowane tematy. Działa? Słychać? Tak, jest, słychać. Tutaj pani doktor powiedziała o mechanizmach i o tym, że czasy się nie zmieniają. One faktycznie się nie zmieniają. Powiem wam, proszę państwa, że moim zdaniem jesteśmy na etapie dyskryminacji chrześcijan, bo gradacja jest następująca. Najpierw się tworzy stereotypy. Stereotypy budują uprzedzenia. To jest pierwszy, drugi poziom. Później jest dyskryminacja. A na końcu są prześladowania. Więc my jesteśmy tak naprawdę punkt przed prześladowaniami i trzeba to sobie po prostu uświadomić. Dowodem na to, że
jest dyskryminacja, no to ja tutaj mogę powiedzieć od strony adwokata praktyka. Otóż Europejski Trybunał Praw Człowieka ostatnio wydał, mówię ostatnio, bo wyrok w sprawie Rabczewskiej, czyli Dody versus Polska zapadł 15 września 2022 roku. Natomiast wyrok w sprawie też ciekawy, chociaż nie aż tak głośno komentowany w Polsce, w sprawie Bouton versus Francja. Jeżeli chodzi o sprawę Dody, no to wszyscy wiemy, pani Rabczewska wypowiedziała się w sposób frywolny i sąd, Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że no skoro była to wypowiedź frywolna i nieoparta na faktach, no to w takim razie no nie można jej przecież za to skazywać. No i tutaj właśnie wytknął sądom polskim, że naruszyły to prawo pani Rabczewskiej do wyrażania opinii. Tak, no akurat Ordo Iuris jest zaangażowane w tę sprawę. Pisaliśmy opinię amicus curiae. Teraz też wnioskujemy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o to, aby Polska skorzystała z tej opcji z artykułu 43 i zawnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy, bo w Europejskim Trybunale Praw Człowieka nie ma czegoś takiego jak druga instancja, natomiast jest możliwość zawnioskowania o ponowne rozpatrzenie sprawy, kiedy istnieją pewne istotne zagadnienia, które wymagają analizy. No i tutaj właśnie mamy nadzieję, że Polska wystąpi. My przygotowujemy opinię, przygotowujemy argumentację i co więcej, w tej sprawie to nie jest sprawa tylko Polska. Tą sprawę należałoby umiędzynarodowić. Inne państwa, no na przykład Włochy, mogłyby na przykład wspomóc Polskę, na przykład chociażby też w ramach opinii amicus curiae Włoch. Albo poprzez działania dyplomatyczne, tak aby Europejski Trybunał Praw Człowieka wiedział, że ta sprawa dotyczy chrześcijan, dotyczy tego, że nie można bezkarnie i frywolnie obrażać rzeczy święte dla chrześcijan. A drugi wyrok, proszę Państwa, miesiąc po sprawie Dody, czyli 13 października, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że sądy francuskie no, niesłusznie skazały panią Bouton. Taką feministkę, która weszła do kościoła Świętej Magdaleny w Paryżu, rozebrała się do połowy, rozdarła mięso, jakąś wątróbkę podobno i była ustylizowana na Matkę Bożą, bo miała taki welon niebieski, koronę cierniową sobie nałożyła, no i powiedziała tutaj, jakby ona symulowała aborcję Jezusa. Było to podczas nabożeństwa. Nawet sądy francuskie, proszę Państwa, skazały tą panią, ale z artykułu dotyczącego seksualnego ekshibicjonizmu w miejscu publicznym. No, Europejski Trybunał Praw Człowieka, proszę Państwa, powiedział tak, że to było miejsce publiczne, a pani miała prawo zaprezentować swoje poglądy polityczne, ponieważ wypowiadała się na temat aborcji, a aborcja jest no, doniosłą sprawą, która jest omawiana w społeczeństwie, a zatem to były jej poglądy polityczne i, krótko mówiąc, mogła sobie je w ten sposób zaprezentować. Zatem natomiast w innej sprawie, w sprawie dotyczącej, i to są dwa wyroki ostatnie, tak, z października ten drugi, i dlatego ja stawiam taką tezę, że my już nie jesteśmy na etapie budowania stereotypów czy uprzedzeń, my już jesteśmy, jeżeli chodzi o poziom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jesteśmy na etapie dyskryminacji. Po dyskryminacji będzie już tylko prześladowanie. I trzeba to sobie po prostu uzmysłowić. W sprawie z Elizabeth Savadich-Wolf, która powiedziała,
na przykład przywołała taki fakt, podobno to jest fakt historyczny, że Mahomet poślubił dziewczynkę 6-letnią. Ona wyraziła pogląd taki, no, jakby zwróciła uwagę, że no, obecnie to się nazywa, prawda, pedofilią. Także tutaj ktoś doniósł na tą panią. Ta pani powiedziała to na jakimś zamkniętym seminarium. Ktoś na tą panią doniósł i wówczas ta pani została skazana w sądach austriackich właśnie z tego tytułu za szerzenie chyba jakiejś nienawiści religijnej. Ta pani też się odwołała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, natomiast tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka, ponieważ to dotyczyło islamu, no, uznał, że słusznie została skazana przez sądy austriackie, że tutaj nadużyła swojego prawa do wyrażania opinii. No i właśnie swoimi wypowiedziami mogła doprowadzić do jakichś ruchów takich, mogła zakłócić właśnie pokój społeczny. Natomiast no tutaj w sprawie Dody sąd już nie uznał, że swoją wypowiedzią mogła pani Doda doprowadzić do jakichś niepokojów społecznych. No bo dlaczego? No bo dotyczyło to chrześcijan. Także ja uważam, że tutaj no jesteśmy naprawdę na etapie dyskryminacji, jeżeli chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka, a proszę Państwa, w orzecznictwie nawet polskim bierze się pod uwagę orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. My się często powołujemy na różne opinie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Często przywołujemy orzeczenia, także w innych sprawach, no teraz mamy też, będziemy reprezentować księdza proboszcza z Torunia, gdzie pani Szolin Bielgus weszła do kościoła, no tutaj nie rozebrała się i nie rozerwała wątróbki, natomiast przyszła z plakatami. Wiemy, że uchylony został immunitet poselski, ale jestem pewna, że ta pani broniąc się będzie powoływała się właśnie na kazus Bouton versus Francja. Dlatego no Francja ma o jeden miesiąc dłużej, może, bo jakby ten wniosek o skierowanie sprawy do Wysokiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka można złożyć w ciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyroku. Także Francja ma jeszcze czas, może taki wniosek złożyć. Mamy nadzieję, że Francja złoży taki wniosek i mamy nadzieję, że na etapie, no nie wiem, jakimiś ścieżkami dyplomatycznymi Polska również wzmocni to stanowisko Francji. Dobrze by było, gdyby te sprawy dotyczące ochrony chrześcijan były umiędzynarodowiane. Chciałbym jeszcze dopytać jedną kwestię, ponieważ tutaj padła, prawda, nazwa na Trybunał Praw Człowieka. Czy w ogóle jest sens walczyć o istotę praw człowieka jako takich, czy zrezygnować z walki o to, ponieważ doprowadziło to do takiego absurdu, że już kolejne karty praw człowieka takie absurdy już tam dają, prawda, bezwzględne prawo do aborcji, tam samoidentyfikacji i tak dalej. Czy my jako osoby raczej o prawicowych poglądach powinniśmy w ogóle starać się walczyć o ten termin, który no przynajmniej z mojego punktu widzenia stracił jakikolwiek sens i raczej należałoby go odrzucić? Ale nie wiem, czy dobrze rozumiem, żeby w ogóle praw człowieka nie było. No tak, odrzucić koncepcję praw człowieka, ponieważ ona z zasady od początku była liberalna. Nie, no prawa człowieka no, są, tak, one wypływają z prawa naturalnego. Zresztą empiryczne podstawy dla praw człowieka, czy w ogóle dla prawa naturalnego też dają są filozofowie i prawnicy, Mikmail, nie wiem, czy dobrze mówię nazwisko, Makman i Mikhail. Tutaj ci panowie, bazując na uniwersalnej gramatyce, wypracowali taki pogląd, zresztą poparli to dowodami empirycznymi, że jest coś takiego jak kodeks etyczny, który jest wbudowany w każdego człowieka. Tak? Także te prawa człowieka czy prawa podmiotowe, tak, one istnieją. To myślę, że nie można jakby z nich rezygnować. Natomiast na pewno pan powiedział tutaj o prawie do aborcji. Nie ma czegoś takiego jak prawo do aborcji. I w orzecznictwie i także doktryna prawnicza nigdzie nie twierdzi, że jest coś takiego jak prawo do aborcji. Natomiast rzeczywiście feministki, czy właśnie ogólnie mówiąc lewica, cały czas forsuje taki termin, ale to jest termin medialny. On nie istnieje tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten świat prawniczy. No
tak, ale mamy różne generacje praw człowieka, prawda, i one przebijają się, prawda, są głównie prowadzone przez lewicę liberalną i tak dalej. Więc ja miałem na myśli coś takiego po prostu, że zrezygnować z tego terminu, ponieważ on jest nie do odwoływania dla nas, tak, jako ludzi prawicy, jako ludzi, którzy powołują się raczej na prawo naturalne, a nie na prawa człowieka, jako takie, jako pewien mit ideologiczny, który został no, utworzony, prawda, no, przynajmniej spisany, tak, jako prawa człowieka podczas rewolucji francuskiej, tak, właśnie. Tak, to są bardziej rozważania właśnie tutaj takie teoretyczno-filozoficzne, natomiast ja z punktu widzenia praktyka muszę bazować na tym, co mam. Tak, jeżeli mamy Europejską Konwencję Praw Człowieka i tam jest artykuł 10, który mówi o prawie do wolności wyrażania opinii, czy 9, dający prawo do wyznania, tak, no to bazujemy na tym, co mamy. Rozumiem to. Adam Szabelak. Chciałem się zapytać ciebie o kwestię dyskryminacji osób no, białych tak po prostu w Afryce, o kwestię prześladowania tego rasizmu, który jest nazywany na całym świecie no, nieistniejącym problemem, tak, że rasizm może być tylko biały przeciwko komuś i żadne inne formy rasizmu jakby w przestrzeni publicznej nie istnieją, no może pomiędzy nami tak gdzieś tam dyskusja odbywa się na ten temat, natomiast na przykład amerykańska lewica, gdy Donald Trump poruszył problem prześladowania białych w RPA, cała lewica nazwała to mitem, tak, fake newsem, czy rzeczywiście ma to jakieś podstawy, tak, żeby domniemywać, że to jest jakiś absurd, czy może to są same fakty, tak, związane z tym, że ten rasizm jest jakoś wyrażany w naszym kierunku. Czy w naszym tego bym tak nie powiedział, bo nie ma takiej wspólnoty jak biali ludzie, są Polacy, są Francuzi, są Niemcy, są Afrykanerzy, ale nie ma jakiejś wspólnoty takiej ogólnorasowej, ale jeżeli pytanie zostałoby zadane w sposób taki, czy biały człowiek może paść ofiarą rasizmu, tak może. I myślę, że tutaj w odpowiedzi na to pytanie połączę też wątki, które zostały poruszone przez profesora Wielomskiego jako o przemocy, jako czymś wpisanym w ludzką naturę z jednej strony, a z drugiej strony o kwestii imigracji, społeczeństw wielokulturowych, gdzie spierają się ze sobą różne tożsamości. Otóż Południowa Afryka, współczesna Republika Południowej Afryki jest idealnym przykładem, jak różne tożsamości mogą powodować spory między ludźmi. W Południowej Afryce, jak przez pryzmat, możemy obserwować przeróżne spory tożsamościowe, spory rasowe, spory na tle poglądów politycznych, spory na podstawie innego pochodzenia etnicznego, plemiennego, tylko tam może nie występują w jakiejś masowej skali, spory klasowe występują, tylko nie występują tam może spory na tle religijnym. Tam mamy po prostu mieszankę absolutnie wszystkiego, czego możemy sobie wyobrazić. Mamy tam 11 języków urzędowych. Mamy tam plemiona afrykańskie, które są ze sobą skłócone. Przy czym jedno plemię jest akurat czarnoskóre, a drugie plemię jest białe, bo tutaj warto podkreślić, że Afrykanerzy, o których tutaj mowa, nazywani są jedynym białym plemieniem w Afryce, jedynym białym plemieniem Afryki. I nie bezpodstawnie. To są ludzie, którzy przybyli z Europy w XVII wieku. W 1652 rozpoczęło się osadnictwo burskie, afrykanerskie w południowej Afryce i od tamtego czasu ci ludzie są nierozerwalnie związani z czarnym lądem. Tak więc oni i faktycznie cały proces narodowo-twórczy dla tej grupy ludności przebiegał tak jak wśród plemion afrykańskich. Oni żyli wśród plemion afrykańskich i tak w tej strukturze nawet burowie, którzy się osiedlali na farmach w dużych odległościach od siebie, oprócz pewnych zachowań wywodzących się z Europy, jeśli chodzi o całą swoją strukturę społeczną, strukturę gospodarczą i tak dalej, byli po prostu kolejnym plemieniem w Afryce. Tak więc w południowej Afryce mamy te spory plemienne, mamy spory na podstawie poglądów politycznych, przecież bardzo głośna sprawa od 2017 roku wywłaszczenia bez rekompensaty. Tutaj radykalni komuniści w południowej Afryce podnieśli postulat wywłaszczania białych ludzi bez rekompensaty. To też jest bardzo, bardzo ciekawy temat, bo mówiąc
komuniści w południowej Afryce, nie mam na myśli tego samego, co mówiąc komuniści w Polsce, w Rosji czy gdziekolwiek indziej na świecie. Komunizm w ogóle w Afryce, a w szczególności w południowej Afryce obecnie, łączy w sobie dwa komponenty. Komponent rasowy i komponent klasowy. Dlatego, że zawsze w Afryce walka klas łączyła się też z walką ras, jakby to nie brzmiało. No i w przypadku południowoafrykańskiego ruchu bojowników o wolność gospodarczą, na czele którego stoi Julius Malema, który to właśnie zawnioskował o to wywłaszczanie białych ludzi z ziemi bez rekompensaty, w ich przypadku rasizm jest ważniejszy od klasizmu, od tego postrzegania klasowego. Tak więc przede wszystkim postrzegają swoją wspólnotę w kategorii wspólnoty czarnych ludzi. Oni właśnie tak to postrzegają, bo tutaj też afrykański nacjonalizm ma bardzo dużo oblicz i jednym z nich jest wspólnota panafrykańska, tak? Czyli wszystkich Afrykańczyków na podstawie tego, że są czarnymi ludźmi. Jednym z wykwitów tego jest chociażby ruch Black Lives Matter. I faktycznie w przypadku czarnych ludzi ta wspólnota rasowa, można o czymś takim mówić, to w przypadku białych ludzi no, nie występuje, bo mamy narody, mamy inne tożsamości, które są silniejsze, albo występuje w szczątkowej formie. Tak więc te spory są bardzo żywe, są bardzo, bardzo burzliwe. No i przez ten rasizm, który jest promowany przez te radykalne ruchy, ale też przez główną partię rządzącą w południowej Afryce, Afrykański Kongres Narodowy. To są trzy główne partie w południowej Afryce. Pierwsze to jest Afrykański Kongres Narodowy. On ma ciągle około 60% głosów. To jest ugrupowanie, które walczyło z apartheidem, zdobyło na tej podstawie sławę i poparcie wśród czarnoskórej ludności. Drugie ugrupowanie to jest Sojusz Demokratyczny. To jest typowo liberalne ugrupowanie, które chce być dla wszystkich, nie mówi nic konkretnego. No ale ma dzięki temu sporo głosów. I trzeci ruch to jest radykalny ruch marksistowski. Ruch bojowników o wolność gospodarczą, o którym już powiedziałem, którego z jednym z głównych postulatów jest wywłaszczenie białych ludzi z ziemi bez rekompensaty. I biorąc, sumując liczbę parlamentarzystów Afrykańskiego Kongresu Narodowego i Ruchu Bojowników o Wolność Gospodarczą, oba te ruchy mają większość parlamentarną, która by im pozwoliła, żeby faktycznie przeprowadzić wywłaszczenia z ziemi bez rekompensaty. No ale się kłócą między sobą i dlatego od kilku lat nie są w stanie tego przeprowadzić. I przez to, że taki ruch, jak ten ruch Malemy, Ruch Bojowników o Wolność Gospodarczą, ma duże poparcie społeczne, klimat w południowej Afryce wykształca się jako klimat antybiały, tak? Biały człowiek jest źródłem wszelkiego zła w tym kraju. Tutaj podam może jakieś przykłady bardzo konkretne. 16 grudnia za czasów apartheidu to był dzień przysięgi. Dzień, czyli w 1838 roku Afrykanerzy, czy Burowie wtedy, wyruszyli na wielki trek na północ, żeby uwolnić się od Brytyjczyków, no i wkroczyli na ziemię opanowane przez Zulusów. No i to 16 grudnia stoczyli bitwę nad Krwawą Rzeką, dzięki której udało im się tych Zulusów pokonać, udało im się osiedlić na terytorium i to było główne święto afrykanerskiego narodu. W nowej południowej Afryce to święto zostało przemianowane na Dzień Pojednania. I co w Dzień Pojednania miał do powiedzenia prezydent południowej Afryki, Jacob Zuma, kilka lat temu? Powiedział tak, że wszystkie problemy południowej Afryki rozpoczęły się w 1652 roku wraz z przybyciem najeźdźców na czele z Janem van Riebeckiem, przepraszam. Czyli powiedział dokładnie to, że wszystkie problemy kraju wynikają z tego, że w tym kraju żyje kilka milionów białych ludzi, w szczególności Afrykanerów. I to jest główny problem. Jest rasizm instytucjonalny, jest akcja afirmatywna, jest polityka Black Economic Empowerment. Tutaj podam przykład: na 100 zatrudnionych pracowników może być 89 czarnoskórych, jeden Hindus, 5 białych, no i tam jeszcze inne mniejszości. Nie mówię, że koniecznie tak jest, to jest przykład, w jaki sposób to funkcjonuje. Jest akceptacja dla mowy nienawiści w przestrzeni publicznej. Na przykład słynny przypadek piosenki Zabić Bura. No wyobrażają sobie Państwo, żebym zaczął śpiewać teraz zabić, nie wiem, Żyda, Ukraińca, kogokolwiek innego, no to jest chore w samej swojej istocie. Kiedy na wiecu politycznym śpiewa się zabić kogoś.
Ta piosenka wywodzi się oczywiście z czasów apartheidu, kiedy jeszcze można było to zrozumieć, bo była otoczona walka o jakieś wyzwolenie. Współcześnie ta piosenka jest powszechnie akceptowana i Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka w sprawie, która się toczyła właśnie, że to jest mowa nienawiści i tak dalej, stwierdziła, że to nie jest mowa nienawiści, dlatego że dotyka tylko jedną grupę ludności, która jest społecznie uprzywilejowana i pan Malema, który ją śpiewał, jako że jest czarnoskóry, jest społecznie pokrzywdzony, może to śpiewać. Może to śpiewać, no bo takie jest jego pochodzenie, tak? Czyli Południowoafrykańska Komisja Praw Człowieka mówi wprost, że można śpiewać Zabić Bura, a naukowo udowodnione jest, no to znaczy naukowo, statystycznie udowodnione jest, że po przypadkach publicznego śpiewania tej piosenki przypadki mordów na farmach i ataki na farmy, które są też bardzo charakterystyczne, jeżeli będę mówił za długo, to proszę tutaj o sygnał. Przypadki mordów na farmach i ataków na farmy gwałtownie rosną. Jeżeli był na przykład pogrzeb Chrisa Haniego, tego zamordowanego przez Janusza Walusia w latach 90., no to wtedy w Nowej RPA to był pierwszy przypadek, kiedy tę piosenkę masowo śpiewano publicznie. Po tym wszystkim liczba przypadków mordów bardzo brutalnych na farmach skierowanych w białych ludzi wzrosła, nie powiem dokładnie teraz, ale o kilkadziesiąt procent. Czyli znacznie potem wróciła do normy i tak była bardzo wysoka, ale tutaj mieliśmy taki skok. No i właśnie te mordy na farmach, ataki na farmy. Przez to, że mamy taki klimat, powszechne przyzwolenie na obarczanie białego człowieka, w szczególności Afrykanera, wszystkimi błędami Nowej Południowej Afryki, korupcja, bezrobocie, zła sytuacja gospodarcza, tragiczna edukacja i tak dalej i tym podobne. Tym wszystkim jest obarczany biały człowiek i dziedzictwo apartheidu, tak? No i przez to możemy obserwować wzrost liczby ataków na farmy, bo burowi są tradycyjnie farmerami, żyją w odosobnieniu, zajmują się uprawą ziemi. I od kilkudziesięciu lat, za czasów apartheidu to była celowa strategia, czyli mordowanie tych farmerów. Po upadku systemu apartheidu jakby to pozostało. No i mamy do czynienia z bardzo brutalnymi mordami na tych farmerach. Znaczy przede wszystkim czarnoskórzy napastnicy upatrują sobie białego farmera, białą ofiarę, wchodzą do jego mieszkania i mordują ją w bardzo brutalny sposób. Tutaj mógłbym wymieniać bardzo dużo opisów tego, jak to się robi. Może przytoczę tylko jeden, żeby Państwo sobie zdali sprawę i nie będę tutaj dalej szokował. Na przykład dziecko farmera na jednej z farm zostało wrzucone do wanny, gdzie zostało zalane wrzątkiem. I kobieta, która zajmowała się uprzątaniem, zajmuje się profesjonalnie uprzątaniem takich miejsc zbrodni, opisując to, co zobaczyła, powiedziała, że musieli dosłownie zdzierać tę skórę z wanny, bo ta skóra odeszła z tego dziecka. Inny przypadek, jeszcze jeden, obiecuję, że więcej nie będzie. Dziecko zostało przybite do stołu i było wielokrotnie gwałcone. Napastnicy pozostawali na miejscu zbrodni wiele godzin, no to jeżeli chce się kogoś obrabować, to się tak nie robi, tak? Zostawali na miejscu zbrodni wiele godzin, torturując farmera, jego rodzinę i później pisząc na ścianie Kill the Boer, zabić bura. To hasło tej piosenki. Nie wszystkie, to jest cała dyskusja wokół tego, czy ataki są motywowane rasowo. Tutaj w tej książce, którą napisałem wczoraj, Dziś Burów, opisuję to ze strony takiej analitycznej, naukowej na podstawie badań i Państwo mogą sami tutaj zobaczyć, jak to wygląda. I po tym, co ja przeczytałem, a przeczytałem naprawdę wiele raportów na ten temat, myślę, że spokojnie można powiedzieć, że znaczna część tych morderstw jest przeprowadzana na tle rasowym, a tylko niewielka część jest przeprowadzana tylko i wyłącznie na tle rabunkowym. Oczywiście motyw rasowy, rabunkowy się ze sobą łączą, ale myślę, że w większości dominuje motyw rasowy. Obserwując to, jak wyglądają miejsca zbrodni, jakie hasła są podnoszone, jaki jest klimat w południowej Afryce, ale już chyba troszkę za długo mówię. To jeszcze będę miał pytanie do profesora Adama Wielomskiego, ponieważ mówił chyba najkrócej, przynajmniej to może Państwo powinni raczej ocenić, bo ja wsłuchiwałem się to, co Państwo mówili, bardziej niż zerkałem na czas, którego jeszcze trochę mamy.
Chciałem zadać pytanie odnośnie haseł politycznych właśnie, które są używane przez lewicę, ale nie tylko przez lewicę, przez inne środowiska, które wskazują jednoznacznie na jakieś postawy, na przykład zabrania się zabraniać, albo nie ma wolności dla wrogów wolności. Tutaj radykalne hasło też zabić burę, no to już wprost, tak? Ale są hasła, które są no, nie do końca jednoznaczne, można w wielu kontekstach je używać, a posługują się nimi często właśnie terroryści, osoby, które stosują jakieś właśnie, jakąś przemoc polityczną. Terroryzm, wiadomo, to jest jakaś skrajność tego wszystkiego. Natomiast przemoc w polityce, no to jest kwestia nieodzowna w wielu państwach. W Polsce wydaje nam się często, prawda, że tutaj już wrze, tak? Że jeżeli jest nie wiadomo, jak jednak, jak popatrzymy z perspektywy innych państw, to w Polsce jest w miarę spokojnie, jeśli chodzi o to. To są na szczęście jeszcze marginalne przypadki. Natomiast te same hasła, które powtórzyłem przed chwilą, motywują ludzi w Europie Zachodniej i w innych państwach często do przestępstw politycznych, tak? Do przemocy politycznej. I chciałem się zapytać właśnie o te hasła, o rodowód tych haseł, o to, jak były wykorzystywane w przeszłości i w jaki sposób są w tej chwili wykorzystywane przez różne środowiska. I poprosiłbym o jakieś przykłady, jeśli można, ponieważ to jest bardzo takie praktyczny panel, w którym, prawda, i książki są pokazane, i raporty, tak, i kwestie ostatnich właśnie spraw sądowych. Ja powiem tak, no takie hasła oczywiście zawsze funkcjonowały w języku lewicowym. Ja wrócę do swojej pierwszej wypowiedzi, że te hasła bardzo często mają u swojego źródła jakiś taki źródłosłów emancypacyjny. Pamiętam, kiedy pisałem swoją książkę na temat stosunku rewolucjonistów francuskich do katolicyzmu. Tam się ciągle na przykład w tym wokabularzu jakobinów, prawda, i wszystkich radykałów w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej pojawiało ciągle określenie fanatyzm i fanatycy. Tak. Przy czym, co to jest fanatyzm i fanatyk, to jest właściwie nie zostało do końca określone. To każdy ksiądz z automatu jest fanatykiem, prawda? I każda babcia 80-letnia modląca się też jest fanatyczką, prawda? Generalnie w sumie się okazało, że fanatyk to jest ten, fanatykiem nie jest ten, kto pokłonił się rewolucji i uznał, że zasada suwerenności ludu stoi ponad Kościołem katolickim, jego dogmatami, to było świadectwo nie fanatyzmu. To jest zresztą moim zdaniem bardzo charakterystyczne dla tego, bym powiedział, sposobu mówienia i myślenia, dlatego że z góry zakłada się, że z przeciwnikiem politycznym nie ma żadnej możliwości kompromisu. I co więcej, tak naprawdę bardzo często rzeczywiście nie ma możliwości kompromisu, dlatego że kompromis polega na tym, że on ma się poddać i skapitulować. Ponieważ ludzie generalnie nie mają tendencji do tego, żeby się poddawać, kapitulować i rezygnować ze swoich idei, własności, pozycji społecznej i tak dalej, tylko dlatego, że ktoś krzyczy, no to w takiej sytuacji no, pojawia się no, po prostu sięgnięcie po przemoc, która z natury rzeczy miałaby mieć tutaj właśnie charakter emancypacyjny. To miałaby być przemoc niosąca wolność, równość, braterstwo. Pamiętajcie Państwo, że wbrew temu, co nam się mówi na temat rewolucji francuskiej i jej głównego hasła, to wcale nie było wolność, równość, braterstwo. To nie jest cała formuła. Cała formuła to jest wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Także to jest jakby tutaj no, wpisane w to. Potem jak sobie sięgniemy na różnego rodzaju rewolucje, prawda, inne, emancypacyjne, lewicowe, to one też właśnie mają te wszystkie hasła emancypacyjne, z których nagle one się przemieniają w hasła do no, nietolerancji, to jest często bardzo łagodne, bo zwykle do mordowania i likwidowania na przykład całych grup, klas społecznych, prawda, i tak dalej. Także ten element emancypacyjny jest bardzo charakterystyczny. Ja zawsze cytuję taką moją ulubioną wypowiedź Maksymiliana Robespiera, który kiedyś powiedział, że rząd rewolucyjny jest to despotyzm wolności przeciwko tyranii. Czym się różni despotyzm wolności od tyranii, prawdę mówiąc, nie wiem. To znaczy z praktyki wynika, że tak naprawdę jest to taki sam despotyzm, prawda, jak i despotyzm normalny, tylko pod hasłami emancypacyjnymi. Co więcej, zresztą uważam, że Robespierre jest bardzo ciekawym przykładem polityka i ideologa równocześnie lewicowego, takim bym powiedział bardzo nowoczesnym przykładem. Dlatego, że Robespierre jest pierwszym politykiem lewicowym, to jest tak naprawdę jednym z pierwszych polityków lewicowych, który zrozumiał, że słowa są obiektem manipulacji.
I jak się spojrzy na cały język Robespiera, sobie czytałem 3 tomy mów Robespiera, cały język Robespiera jest językiem właśnie emancypacji, wolności, braterstwa, tolerancji i tak dalej. Tylko problem polega na tym, że w stosunku do tych, którzy nie przyjmują tych idei, to te idee nie mają zastosowania. Zawsze przypominam też taką, no, anegdotę, ale prawdziwą. Kiedy w konwencie jakobińskim toczyła się dyskusja na temat skazania na śmierć i zgilotynowania Ludwika XVI, to zresztą w ogóle ciekawe, bo on nie został skazany na podstawie wyroku sądowego, tylko decyzją parlamentu przegłosowano. Jeden z deputowanych, którzy chcieli uratować króla, że tak powiem, no, postanowił zastosować bardzo sprytną taktykę. A mianowicie wszedł na mównicę i mówi do Robespiera tak: obywatelu Robespierze. Obywatel Robespierre tutaj dzisiaj mówi, że Ludwik XVI powinien zostać ścięty. Ale przecież obywatel Robespierre przez całe swoje życie był przeciwnikiem kary śmierci. I mało tego, obywatel Robespierre nawet był członkiem jakiegoś tam przed rewolucją komitetu na rzecz zniesienia cenzury i kary śmierci. I wtedy Robespierre wyszedł na mównicę, odpowiadając, prawda, obywatelowi, który zadał takie pytanie, i zaczął swoje wystąpienie w ten sposób. Obywatele, wiecie, że zawsze byłem przeciwnikiem kary śmierci. Co więcej, dalej jestem przeciwnikiem kary śmierci. Kary śmierci nie powinno się nigdy stosować wobec ludzi. Ale Ludwik XVI był tyranem, a więc nie był człowiekiem. Jest to, bym powiedział, no, dlatego Robespierre jest ciekawy do badania jego wystąpienia publiczne, ponieważ u niego po raz pierwszy doszło do tego, że język emancypacji, wolności zaczyna być używany jako język opresyjny. My w Polsce zdecydowanie lepiej ten język mamy przestudiowany, na przykład na przykładzie marksizmu i komunizmu. No bo przecież marksizm, jak się tam poczyta, tam też wyzwolenie proletariatu, wolność dla ludów, prawda, społeczeństwo bezklasowe, fantastyczne i tak dalej. No i praktyka, że tak powiem, poszła w takim kierunku, że używając tego języka emancypacji, ten język emancypacji został użyty jako język zniewolenia i język totalitaryzmu. Także jest to taka, bym powiedział, specyficzna operacja językowa. I te operacje językowe oczywiście nie zmieniają się dzisiaj. No na przykład, no teraz napisałem tą książkę o Hararim, którą tam możecie Państwo kupić. No, Harari, który jest, nie zawaham się określić go nałogowym ateistą, i to nałogowym wojującym ateistą, który uważa, że wszystkie religie, nie tylko chrześcijaństwo, ale nawet judaizm, prawda, bo sam jest obywatelem Izraela, są wymyślone. I Harari uważa, że jeżeli chrześcijaństwo, czy w ogóle wszystkie religie objawione zostaną zniszczone, dosłownie starte w proch, prawda, to będzie właśnie emancypacja człowieka i wolność. I jakby nie dostrzega tego zjawiska, że to, co on głosi, to jest nic innego niż nietolerancja, a żeby nawet nie powiedzieć, język nienawiści. Jeśli on na przykład opisuje Księgę Powtórzonego Prawa i tam ze złością straszną, no bo sam jest, nazwijmy to, członkiem i aktywistą LGBT, cytuje tam zawartą w tej Księdze Kapłańskiej stwierdzenie, że mężczyzna obcujący z mężczyzną będzie zabity, prawda? To oczywiście można interpretować na zasadzie takie, no bo tak 4000 lat temu karano za takie rzeczy. Przecież dzisiaj nikt czegoś takiego nie postuluje. No to mamy właśnie wypowiedź, że Mojżesz to jest homofobiczny małpolt. No i pełno tego typu wypowiedzi jest, prawda? A potem on będzie pisał, że to na tym polega tolerancja. Zresztą mamy tych przykładów dzisiaj wiele, to znaczy ta tolerancja ma w pewnym momencie, tak jak pani mecenas powiedziała, charakter opresyjny. To znaczy, ponieważ podejrzewamy, my ludzie lewicy, podejrzewamy, że on tutaj się podpisuje pod tolerancją, ale głosi doktrynę, która z natury tolerancyjna nie jest, a jak jest, to tylko dlatego, że są słabi i nie są w stanie, że tak powiem, tej doktryny wcielić w życie, no to w takiej sytuacji nie ma tolerancji dla kogoś, kto nawet jak głośno nie mówi, że jest nietolerancyjny, to przynajmniej go podejrzewamy. I skutek tego jest taki, że mamy tutaj właściwie cały taki projekt polityczno-medialno-cywilizacyjny, który w tej chwili jest realizowany w świecie zachodnim, że wszystko to, co jest religijne, tradycyjne, narodowe i tak dalej, jako potencjalne źródło nietolerancji,
musi zostać wyparte z debaty publicznej, musi być penalizowane jako mowa nienawiści. I wtedy, jak się, że tak powiem, ich wszystkich zlikwiduje, to zapanuje tolerancja. I tutaj znów wracam do tego wystąpienia Robespiera, gdzie mówił o karze śmierci dla Ludwika XVI. W tym wystąpieniu, tam jest w pewnym momencie pod sam koniec tego wystąpienia takie bardzo charakterystyczne stwierdzenie. A mianowicie Robespierre mówi, że pytacie pewnie tutaj obywatele, dokąd będzie stosowana kara śmierci. I my, jako rewolucjoniści, jesteśmy jej przeciwnikami i obiecuję Państwu, że w momencie, w którym ostatni zwolennik kary śmierci przestanie żyć, karę śmierci zniesiemy. I teraz pojawia się oczywiście pytanie, a czyż to jest jak nie przemoc, nie tolerancja i dlaczego ten rząd Jakobinów nazwano potem rządem terroru i zresztą od Jakobinów i rządów terroru, wielkiego terroru pochodzi współczesne słowo terrorysta, o czym musimy pamiętać, terroryst pierwszy jest terroryst państwowy. Także jest to cały ten język emancypacyjny. Ja bym powiedział tak, i ta struktura lingwistyczno-mentalna w żaden sposób się nie zmienia. Tutaj właśnie to, co mówiła pani doktor, prawda, o tym przykładzie, to, że prawda, zabić faszystę, to nie zabić, prawda, no bo to faszysta nie jest człowiekiem. Zresztą bardzo często właśnie radykalni lewicowcy mają taką tendencję do usuwania spoza nawiasu człowieczeństwa tych, którzy gdzieś im tam do tego modelu nie pasują. Robespierre usunął zresztą nie tylko Ludwika XVI, usuwał również arystokrację, ale również, uwaga, Jakobini usunęli również Murzynów z człowieczeństwa, o czym mało kto dzisiaj wie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy uchwalono we Francji deklarację praw człowieka i obywatela, że wszyscy ludzie są wolni, na podstawie tej deklaracji w koloniach francuskich na Antylach zostali uwolnieni wszyscy czarni niewolnicy, no bo nie mogło być niewolnictwa. I ponieważ z tego powodu z Antyli nagle zaczął przestać spływać cukier do Francji, no i, że tak powiem, masy jakobińskie, sansculottskie chciały cukru, no to Robespierre stwierdził, że prawa człowieka i obywatela obowiązują ludzi, a murzyni nie są ludźmi. I murzyni zostali w Antylach z powrotem zakuci, prawda, w kajdany i trafili, że tak powiem, do pracy niewolniczej. Czyli można powiedzieć, że człowieczeństwo i bycie człowiekiem nagle nie jest dla wszystkich, tylko jest, że tak powiem, władza, czy ten, kto jest tutaj, można powiedzieć, daje ideologię, decyduje, kto jest człowiekiem, a kto człowiekiem nie jest. No, naukowcy radzieccy, na przykład gdzieś czytałem, pamiętam, sformułowali taką tezę, seksuolodzy radzieccy konkretnie, że stosunek seksualny między osobami dwóch różnych klas społecznych jest jak stosunek pomiędzy człowiekiem i krokodylem. Podobnie mamy, zobaczcie, taką ustawę o pohańbieniu krwi w III Rzeszy, prawda? Czyli, że tak powiem, untermensche zostali pozbawieni człowieczeństwa. Także zawsze tutaj jakby za tym programem emancypacyjnym jakimś tam kryje się tak naprawdę władza określania, kto jest człowiekiem, a kto nie jest człowiekiem. A więc drugiej stronie oni to zarzucają, prawda, non stop, tak. A sami nie przyznają się do tego, tak, że oni to miało. Tak, ja powiem tak, nie jest tak, że my po prawej stronie nie mamy takich grzechów na sumieniu. Też takie grzechy na sumieniu gdzieś tam w historii miewaliśmy i tam, nie wiem, w średniowieczu szlachcic bił chłopa i uważał, że to nie człowiek, prawda? Tylko, że no, powiem tak, nikt z nas chyba, przynajmniej jak tutaj siedzimy, nie powie, że to było słusznie. A tymczasem jakby po drugiej stronie są ludzie, którzy uważają, że jak się komuś człowieczeństwa odmówi, bo ma takie jakieś poglądy, czy zajmuje jakieś miejsce w hierarchii społecznej, no to jest okej i nie ma problemu. I ten temat chciałem właśnie pociągnąć jako podsumowujący, jednak tutaj, prawda, wolne głosy też, ad vocem, czy cokolwiek, można oczywiście odpowiedzieć jeszcze. Zaczniemy od drugiej strony. Też pani Magdalena chyba pierwsza się zgłaszała, pani mecenas, to może od pani. Chciałem dodać pytanie, no bo José Ortega y Gasset powiedział, że w końcu i tak ostatecznym argumentem jest pięść, czy rzeczywiście będziemy do tego zmierzali, że tak rzeczywiście będzie, skoro się tak różnimy, tak dzielimy w tej chwili, że tej przemocy będzie coraz więcej, czy to jest po prostu nieodzowne, czy to rzeczywiście będzie szło w tym kierunku? No i plus oczywiście Państwa wolny głos.
To znaczy, zanim jeszcze odpowiem na to, co pan tutaj, na pana pytanie, to chciałam powiedzieć a propos jeszcze tego, co pan profesor powiedział o tym, kto jest człowiekiem, kto nie jest człowiekiem. Otóż konsekwencje takiego myślenia widzimy chociażby w przypadku ostatnich spraw, które do nas trafiły do Ordo Iuris. Proszę państwa, w bardzo krótkim przeciągu czasu, czyli w parę tygodni, mamy dwa zgłoszenia dotyczące zaginięcia ciała dziecka martwo urodzonego w szpitalach, w różnych miejscach, ja nie będę mówiła w jakich miastach, natomiast na bieżąco w tym momencie akurat tymi sprawami zajmuję się ja. I o co chodzi? Chodzi o to, że dziecko przyszło na świat martwo urodzone. Oczywiście wszystkie procedury zostały zapewnione, bo w tym momencie to już te procedury są opracowane, więc dziecko w prosektorium, martwe dziecko w prosektorium czekało na odebranie przez rodziców i kiedy rodzice, mówiąc w szpitalu, podpisując odpowiednie dokumenty, zgłaszali chęć odebrania tego dziecka, tak? Czyli szpital wiedział, jeden i drugi w różnych miastach, wiedzieli, że rodzice się zgłoszą, bo chcą pochować dziecko w sposób godny. Zwrócili się, przyszli po dziecko i okazuje się, że nie ma, prawda? Nie ma ciała dziecka. I to, proszę państwa, w różnych miastach, mniej więcej w tym samym czasie. I teraz, o czym my wiemy, że do Ordo Iuris nie każdy się zgłasza, ale ja się zastanawiam, bo tak trochę po adwokacku i trochę po prokuratorsku się zastanawiam, bo musimy sobie postawić tezę. Albo personel szpitalów, tych szpitali dwóch, tak bardzo gardzi, tak, ciałem dziecka martwo urodzonego, że po prostu je wyrzucili, ale nie sądzę. Albo ktoś robi biznes na tym, prawda? Bo ciała dzieci mogą być także przedmiotem handlu. Więc trzeba też to mieć na względzie, że to ma konsekwencje, prawda? Ma konsekwencje i to są sprawy obecnie takie u nas najbardziej bieżące. Ale co jeszcze, nie wiem, czy pani doktor by chciała. Ja jeszcze powiem jedną rzecz, ponieważ do nas właściwie każdego dnia wpływają na nasze skrzynki takie informacje o aktach prześladowania chrześcijan, czy znieważania przedmiotów czci i kultu religijnego. My jako prawnicy Ordo nie jesteśmy w stanie też wszystkimi sprawami się zająć, natomiast zajmujemy się jak najbardziej. I problemem jest to, że prokuratura troszkę nie działa w tych tematach, troszkę lekceważy te sprawy, ale mimo wszystko myślę, że w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, czyli w kontekście tego, że my jesteśmy na etapie dyskryminacji chrześcijan i zaraz po dyskryminacji będą prześladowania, jeżeli nie będziemy reagować, jeżeli nie będziemy motywować czy rządzących, czy właśnie wprost prokuratorów, konkretnych prokuratorów, którzy tam gdzieś w rejonie, prawda, działają, no to faktycznie te prześladowania przyjdą szybciej. Niestety prokuratura nie reaguje, sam zgłaszałem wiele przypadków i nic sobie z tym nie robili, albo pisali, że tak można, według polskiego prawa można godło obrażać, można Polaków osądzać na przykład współwinę w Holokauście, można wszystko, tak? Ale to też zależy od osobistego podejścia prokuratora, bo wiemy, że wiemy, kim jest prokurator generalny, więc tutaj można by było domniemać, że będzie większe zaangażowanie, ale tak nie jest. W rejonie działają prokuratorzy, dla których nie są ważne te sprawy i nawet jeżeli nie ma odmowy wszczęcia postępowania na początku, to sprawy prowadzą tak długo, proszę państwa, że się przedawniają. To jest niesamowite. Pani Sylwia Mazurek. Ja chciałam też jeszcze nawiązać do tego zagadnienia, kto jest człowiekiem, a kto nie. I wracając jeszcze do historii właśnie Sergio i jego zabójców, w trakcie procesu, jak mówiłam, zabójcy tłumaczyli się w bardzo taki mętny sposób i jedną z najbardziej bezpośrednich odpowiedzi na pytanie, ale dlaczego w zasadzie go zabiliście, była odpowiedź, że odpowiedź na to pytanie nie istnieje. I dosłownie tak powiedział jeden z zabójców, z członków tej grupy, która dokonała napaści, ponieważ nie da się odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ Ramelli nie był dla nas człowiekiem. On był dla nas uosobieniem idei faszysty, uosobieniem pewnych interesów grupy uprzywilejowanych.
I my nie chcieliśmy zabić człowieka, nie chcieliśmy pobić jakiegoś nieznanego sobie chłopaka, tak? Tylko on był dla nas pewnym wcieleniem pewnej idei do wyeliminowania. Więc my po prostu chcieliśmy go wyeliminować. Tłumaczyli się, że nie chcieli go zabić, tak? No, ale to byłoby dziwne tłumaczenie z punktu widzenia studentów medycyny, że tłuczenie metalowymi kluczami człowieka po głowie no nie stanowi ryzyka śmierci. No ale tak twierdzili, że to miała być tylko nauczka. Natomiast oni zupełnie właśnie nie postrzegali tego w kontekście napaści na nieznaną sobie osobę. To było po prostu, to był ten mityczny faszysta z hasła, którego zabić nie było przestępstwem. I mówili to no, wykształceni ludzie w wieku 20-30 lat, uczniowie uniwersytetu z dobrych rodzin. Więc to właśnie pokazuje, jaką siłę no, prania mózgów ma tego typu retoryka i jak bardzo ludzie stają się podatni, kiedy ktoś im da uzasadnienie na ich właśnie stosowanie przemocy, na ich najgorsze takie instynkty poczucia wyższości nad kimś. I chciałabym tutaj jeszcze dodać, właśnie w odniesieniu do tego ostatniego pytania, co z tą przemocą. Ta książka, zdecydowaliśmy się ją przetłumaczyć razem z panami z wydawnictwa Kapital. Ona została oryginalnie we Włoszech napisana w latach 90., a idea, żeby ją przetłumaczyć, pojawiła się w 2020 roku wraz z falą tych protestów lewicowych, feministek, które dewastowały kościoły. Pojawiły się groźby, pojawiły się jakieś pomysły, żeby tworzyć listy osób do jakiegoś prześladowania wręcz, bo takie rzeczy też się pojawiały. No i pomyślałam właśnie, że idziemy w tym kierunku, który powoli zaczyna, no nie chcę powiedzieć, że przypomina lata łowiu, ale to była ta sama taka paranoja nasycona kompletnie irracjonalną chęcią stosowania przemocy bez żadnego przemyślenia tego, bez żadnego uzasadnienia. I to właśnie był ten typ przemocy, który doprowadził do śmierci Sergio. A w Polsce, jak pamiętamy, nawet doszło do tego, że został podpalony kościół, w którym znajdowała się jakaś osoba, no i to też było ryzyko dla jej zdrowia i życia, tak? Na szczęście po tamtych protestach nie zostało już ani śladu. I oby nie wróciły i oby nikt już o nich nie przypominał. Natomiast uważam, że właśnie przypominanie o tej logice przemocy, głównie właśnie w wykonaniu lewicy, o takiej spirali, która się nakręca przy jakichś problemach społecznych, że to jest naprawdę fundamentalne, żeby poznać, jak te mechanizmy działają, bo można uniknąć i można by było w ten sposób uniknąć naprawdę ewentualnie w przyszłości ofiar śmiertelnych, bardzo poważnych strat, bardzo poważnych problemów społecznych też. Dlatego po raz kolejny zachęcam, być może no, już się powtarzam, natomiast uważam, że to jest naprawdę ważne z punktu widzenia takiego poczucia sprawiedliwości i bezpieczeństwa, żeby wiedzieć, jak ta logika lewicy funkcjonuje. I to jest to, co myślę, miałabym do powiedzenia na ten temat. Także dziękuję. Adam Szabera? Tak, to ja może jeszcze tutaj o takiej genezie w ogóle działań, które prowadzą do właśnie takich zjawisk, o których tutaj przedmówcy mówili. Jeżeli sobie Państwo spojrzą na media, które czytają regularnie, na kanały na YouTubie, które oglądają regularnie, na telewizję, które oglądają regularnie, każde z mediów używa swojego języka. Każde z mediów ma pewien schemat opisywania rzeczywistości, pewne uproszczenia, pewne szufladki, które się tworzy w głowach odbiorców, aby w ten sposób porządkować rzeczywistość. Mózg ludzki do tego dąży. I przez to się wytwarzają różne skojarzenia. Stąd się bierze skojarzenia ksiądz pedofil, stąd się bierze później agresja, tak? Dlaczego? Dlatego, że tyle jest zmianek medialnych na ten temat, nawet jeżeli to nie odpowiada rzeczywistości. Stąd się biorą skojarzenia biały rasista, stąd się biorą skojarzenia, nie wiem, powiedzmy lewak pedofil, też w tę stronę idzie, tak?
bo tutaj się mówi dużo o standardach WHO, które mają być wdrażane do szkół i tak dalej. Tak to działa. Tak to działa, tak to funkcjonuje i jak to można odnieść do południowej Afryki. I tak jak mówiłem, południowa Afryka to jest taka soczewka, przez którą możemy oceniać też naszą rzeczywistość. I tutaj kwestia informowania mediów o poszczególnych sprawach. O przemocy międzyrasowej, o czarnym sprawcy albo białym sprawcy i białej albo czarnej ofierze, czyli czarny bije białego albo biały bije czarnego. Wzmianek medialnych o jednym i drugim rodzaju przemocy było w badanym okresie czasu mniej więcej tyle samo. Tak, czyli tutaj gazety pisały, portale po 1300 razy o białym bijącym czarnego i o czarnym bijącym białego. Tylko że jaka jest różnica? Opisywanych incydentów, kiedy biały bił czarnego, było 16. Opisywanych incydentów, kiedy czarny bił białego, było 206. Znaczy około 10, ponad 10, prawie 15 razy więcej przypadków przemocy czarnych wobec białych, tych przypadków, które były opisywane tyle samo razy, co niewiele incydentów, kiedy biały bił czarnego. I czym to skutkuje? Skutkuje to tym, że ludzie będący odbiorcami tych informacji wytwarzają sobie pewien obraz. Wytwarzają sobie obraz, że przemoc białych na czarnych jest powszechna. Tak powszechna jak czarnych na białych. I są pewne podstawy przez to, żeby białych nienawidzić, no bo biją czarnych, bo ci są czarni, prawda? No i to samo działa w naszej przestrzeni. Te wszystkie uproszczenia, te przypinanie łatek, szufladkowanie, tak? To jest coś, co można zbiorczo określić pojęciem dehumanizacji, czego następnym krokiem jest eksplozja przemocy o podłożu tożsamościowym, politycznym, religijnym, jakkolwiek to nazwiemy. To jest bardzo dobre, co powiedziałeś. Ja Państwa zachęcam, jeśli Państwo możecie, jest taka książka Patryka Buchanana, Śmierć Zachodu. Akurat to nie jest tylko o śmierci Zachodu jako jakiegoś opisu filozoficznego. Tam jest bardzo wiele przykładów tego, w jaki sposób media manipulują przekazem, w jaki sposób pokazują to, prawda, tę przemoc międzyrasową tylko w jednym kierunku, a zapominając o tym, że istnieje to w ogóle w drugą stronę także. Bardzo Państwu dziękuję za pojawienie się na naszym panelu. Dr Sylwia Mazurek, pani mecenas Magdalena Mickiewicz, pan profesor Adam Wielomski, a także Adam Szabelak.